Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj zaczynamy piczkiem 85+ i tradycyjnie, jeżeli chcecie Icon Pika Daily, to zostawcie 1500 łapek w górę i jutro pojawi się kolejny odcinek. A co dzisiaj trafiło się na rajo po tych pięknych trafach? Zobaczcie sami. My zaczynamy, parecho, startujemy! No i przechodzimy, moi drodzy, do zbierania foderku na naszym głównym koncie. Tutaj już były trafy o wartości 6 milionów. Jeżeli weźmiemy też RTG pod uwagę, to łącznie 8,5 miliona. Damian powiedział, że dzisiaj będzie traf na poziomie 1,5 miliona, za sprawą którego dobijemy do 10 milionów na tym naszym Icon Piku Daily. Zobaczymy, czy tak się stanie. Zbieramy foderki, no i zaraz widzimy się też przy SBC Icon Pika. O, 2x8,1+. O Jezu, co to jest? Nie wiem. A, karta specjalna. O Boże. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że to jakieś entoty, bo niebiesko, a mi dają coś takiego. Ja pierdzielę. To niezłe zbieranie foderka. Nie o to chodziło, jak coś jej. Nie o to. Foderek to jest wysoki overall, a nie takie jaja. Znaczy turę, ale bez jaj. Znaczy, chodzi o to, że on nie ma na imię jaki... A, przejdźmy dalej. Dobra, leci kolejna paka. To niezłe foderki, ale overall, nie menu. Menu to ja poproszę w restauracji każdego dnia, gdzie spożywam wiele posiłków, ale nie menu. Matko boska, niskie overale, no, niskie overale. Nie tego szukamy. Pomóc. I otwieramy paczkę za 50 tysięcy. Ta paczka musi pomóc. Czy będzie kolejna karta specjalna? Otóż nie, ale jest walkout. I uwaga, Szkocja, Andrew Robertson, bardzo fajny foderek, który na pewno się przyda do zrobienia tej ikony, więc totalny winek. Zobaczmy, kto oprócz Robertsona, nikt, okej. Okej, moi drodzy, przypalamy pierwszy składzik na naszego pika, na Rajo. No i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie przebić poprzednie trafy, bo naprawdę to, co się działo ostatnio, to absolutny hit. Za to mieszana paczka piłkarzy Prime. O, właśnie ta. I otwieramy, sprawdzamy, co za pierwsze wyzwanie dostaniemy. Nie dostaniemy nawet ekranów. Ale dobry drop to musi być w piku, a nie w tych paczkach. Miłośnicy FIFA, i przypalamy drugi składzik na naszego Icon Pika. No i zobaczymy, co tym razem się trafi. Cztery Icon Piki z rzędu, niesamowite. 8,5 miliona ich wartość. Koniecznie sprawdźcie, co się stało wczoraj na naszym Rajo Akademii, bo po prostu kolejny absolutny hit. Po prostu wejdźcie w poprzedni odcinek bez spoilerów, zobaczycie, co tam się stało i jak wygląda bieżący skład. No i teraz, moi drodzy, wyłączamy monitor i lecimy. I otwieramy, moi drodzy, niech się dzieje, proszę Państwa. Kolejny dzień, kolejna przygoda z pikiem. No dzisiaj podejrzewam, że Ian Rush, Jarek Littmanen, ale płakać nie będziemy, więc zobaczmy, co tym razem. No i jest bramkarz, a ty, Van der Sar byłby koksem. O, nie wiadomo, czy to będzie Van der Sar, nie, to będzie Czech. No powiem tak, chcę zobaczyć, co będzie na czacie. Na czacie już widzę pierwsze wiadomości UF i XD. Ale wiem, co się działo przy poprzednich sytuacjach. Damian powiedział, obok będzie W, obok będzie W. Obiecał mi przed streamem i w sumie też na transmisji, że będzie coś wartego 1,5 miliona. 8,575, 8,575, ojojoj. No 92 dawało nadzieję, 92 dawało nadzieję, ale Robin Van Persie, czyli nie tym razem, kochani, nie tym razem, a więc na moim koncie też da się trafić słabe karty. Ależ spam UF, XD i w końcu na czacie. No niestety na Rajo tym razem nie oddało. Robin Van Persie 89. Zapraszam Was do kolejnych trafów i oczywiście jutro kolejny Icon Pick Daily na naszym koncie. Koniecznie wpadajcie. I otwieram, moi drodzy, kolejnego Icon Picka i zobaczmy, co tym razem poleci. I sprawdzamy, kochani. Sportowiec pod sobą kryje. O Jezu. 7368? Jakiś Torres? Hernandez. Ojeju, ojeju, ojeju. A, już widzę na czacie UF. A jak czat pisze UF, to w drugim piku zazwyczaj coś ciekawego się dzieje. Jest on, Iker Casillas. Ja pierdzielę. Kogo bierzemy? No i oczywiście wybieramy Ikera Casillasa z uwagi na wyższy overall 89. No i lecimy na kolejnego Icon Pika.
Okej, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego Icon Picka. Zobaczmy, co tym razem błyskawicznie go otwieramy i... I... O, o, o! 9-2 podania. Może jakiś Pirlo albo Xavi? Ty, nie wiem. Beckham! Okej. Znana legenda, ikona Manchester United, Real Madrid. A w drugim, jest Gary Lineker. Ojeju, no nie pozostaje nam nic innego jak wybrać Davida Beckhama. 89 overall. No i niestety zła wiadomość, bo mamy duplikat. I sprawdźmy od razu, kto jest tym duplikatem. Jest to Filip Lahm, a więc traf. Dosyć dobry, grywalny zawodnik. No i teraz w drugim, może ktoś to uratuje? O kurczę, czy to nie jest Hulit? Hulit miał 8-8 chyba strzały. Nie, to jest Hulit, nie. 8-8. Nie, obrona jest za słaba. Boże. Kto to jest? Ne... Serio? Ja pierdzielę. Ale Hulit ma coś tam. 8-8-8-8-8-8-8-6. I... Ale jak zobaczyłem obronę, to mówię, no nie. Jak to może być Hulit z obroną 52? Stąd oczywiście wybieramy Pawła Nedveda. 89 overall. No i lecimy dalej. I moi drodzy, lecimy z kolejnym Icon Pickiem i zobaczmy, co tym razem. I... Ojeju. Nie wiem, czy to można uratować. Crespo, serio? Jest bardzo źle. Czy Argentyńczyk zostanie? O, 90? Nie, nie, nie. No to jest, foder. Szkoda gadać. Daj pan spokój. Bierzemy. Bierzemy meduzę w peruce. No cyk. I lecimy, moi drodzy. Kolejny Icon Pick. I zerknijmy, kto tym razem. Okej, okay. Fernando Torres. Jest przeciętnie, ale może być lepiej, tak też się dzieje. Jest Stoichkov. Okej, okay. Stoichkov. Jak najbardziej spoko. Wiadomo, w wersji Prime byłby jeszcze lepszą opcją, natomiast trzeba się cieszyć z tego, co się ma. No i taki Stoichkov, wydaje mi się, że 400 tysięcy. No, 60-70 tysięcy zabrakło do tego. Dobrze, otwieramy, moi drodzy, kolejnego pikana i zobaczmy, co tym razem ciekawego poleci. Pod pierwszym brzuszkiem mamy... Mamy golkipera, jest to Schmeichel, okej. Okay. Schmeichel obok Van der Sara, jest koksem, jest do gry, do grania. Zobaczmy, co będzie w drugim. W drugim jest Thierry Henry. Schmeichel versus Henry. Okej, okay. Ciekawy wybór. Schmeichela. No i wybieramy Petera Schmeichela. Schmeichel top, warty prawie 200 koła. I leci odważny Icon Pick, moi drodzy. Ojojoj! Chyba mamy drugie miejsce. Ruud Gullit. Ale będą emocje. Ojojoj, zobaczmy. Zobaczmy, ile on warty. Ojojoj, będzie dym. Będzie dym. Leci odważny Icon Pick. Medium, zobaczmy. Mamy Schmeichela, jest Pirlo. I wybieramy Schmeichela. 90 overall. I otwieramy, moi drodzy, kolejną pakę. I zobaczmy, jest kolejny World Cup. Te World Cupy coraz częściej lecą. Jest Portugalia, to może być Figo z 5 gwiazdkami sztuczek. To jest win. To jest Figo, absolutnie ten najlepszy. Najpiękniejszy. Luis Figo, ciekawe jaką ma wartość. Bo to jest ten Luis, moi drodzy, z 5/4. I jego wartość oscyluje w granicach 900 tysięcy końców. Nice. Not bad, not bad.